Partnerami portalu motorecords.pl są Pensjonat Górski Potok oferuje noclegi na czas wyścigu górskiego w Siennej. Hotel Spichrz oferuje noclegi na czas rajdu gdańskiego Baltic Cup. Górny Sport. Producent klatek bezpieczeństwa, rozpórek, mocowań foteli i innych. Ireco Motorsport. Producent klatek bezpieczeństwa. Kwadrat. Z pasji do motorsportu. Waldek, jesteśmy przed pierwszą eliminacją górskich samochodowych Mistrzostw Polski 2015. Zawody w Załużu. Powiedz, jak spędziłeś przerwę między sezonami i coś pozmienialiście w samochodzie? Jakoś ty się przygotowałeś szczególnie do tego sezonu? Dokładnie. Pierwszy wyścig Załóż. Zawsze zaczynamy bardzo spokojnie. Samochód przygotowany. W zasadzie przeróbek nie było żadnych. Coś w zimie jeździłem, barburkę warszawską. Nie udało się skończyć z mojej winy. Memoriał. Też coś troszeczkę pojeździłem w marcu. Teraz przed Załużem nie trenowaliśmy nigdzie. Myślę, że Załóż zaczniemy dobrym, spokojnym treningiem, bez żadnych przygód. I najważniejsze jest dla nas, żeby ukończyć obydwie rundy i złapać troszkę cennych punktów i rozpędzać się pomału do przodu. Dla kibiców mniej zainteresowanych może przypomnij, jak skonstruowany jest Twój samochód, bo to jest dość szczególna konstrukcja, powiedzmy prototypowa. Więc dla tych, którzy od niedawna śledzą wyścigi górskie i może Twoją karierę, przypomnij nam, z czego jest skonstruowany Twój samochód. Colt zbudowany jest na bazie Mitsubishi Lancera Evo 9, czyli przeniesienie napędów z Lancera Evo 9, silnik. Została tak tylko w zasadzie karoseria, a resztę to wszystko wynalazek wybudowany na podstawie Lancera. Na jutro mamy w granicach 600 koni, tam 700 Nm przygotowanych. Tak na sam początek myślę, że będzie ok. A powiedz, jakby rozstaw kół i rozstaw osi, jaki jest względem Lancera? Są mniejsze wymiary, szerszy, krótszy? Praktycznie niewielka różnica między przednią, tylną osią 6 cm do Lancera Evo 9. Rozstaw szerokości praktycznie to samo. Staraliśmy się utrzymać, dlatego żeby samochód się dobrze prowadził, utrzymać wymiary Lancera Evo 9, który był sprawdzony. No właśnie, wcześniej jeździłeś Lancerem Evo 9, jak oceniasz pod kątem prowadzenia się ten samochód? Tak jak widać w tamtym roku z przygodami silnika, jaki mieliśmy, udało się skończyć na drugim miejscu. Z wyścigu na wyścig rozpędzałem się, poznawałem ten samochód, było coraz szybciej, lepiej. Prowadzi się świetnie, są delikatne problemy z widocznością, ale to akurat nie przeszkadza mi na wyścigach górskich, bardziej przeszkadza mi w jakichś ciasnych uliczkach, drogach. Tak, to jest bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję. Motorecords.pl oferuje zawodnikom nagrania wideo. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mail. W tytule maila prosimy podać nazwę zawodów, nazwisko kierowcy i numer startowy.